Cześć, tutaj Dorota z Look for Book i dzisiaj, słuchajcie, przychodzę do Was z recenzją książki, ale nie będzie to recenzja w 60 sekund, bo na pewno nie dam rady tego w minutę Wam opowiedzieć o tej książce, ponieważ jest to książka, która wywarła na mnie ogromne, ogromne wrażenie w tym roku i jestem na 100% pewna, że ona będzie na liście moich bestsellerów i trafi na pewno do top dziesiątki tego roku. A o jakiej książce mówię? To są Otchłanie Pilar Quintanana, chyba. Przepraszam, jeśli źle wymawiam nazwisko. To akurat na pewno mogę się pomylić. Jest to kolumbijska pisarka i powiem Wam tak. Książka, po której spodziewałam się kompletnie czegoś innego, tak? Miałam informację, że jest to książka o Kolumbii, więc przyznam szczerze, że byłam pewna, że to będzie albo o jakichś gangach, albo o narkotykach, albo o dysonansie społecznym, czyli że są, no, że jest albo biedni, albo bogaci. Kompletnie nie spodziewałam się tego, że otrzymam powieść, która jest portretem psychologicznym społeczeństwa lat 90. XX wieku, a w zasadzie głównie kobiet, i to może nie takich kobiet właśnie z tych rodzin, nie wiem, biedniejszych Indianek, ale właśnie z tych lepiej sytuowanych. Te, które są postrzegane jako no takie lepiej sytuowane, szczęśliwsze, mające zapewniony byt, które nie muszą się o nic martwić. Ale czy one naprawdę są szczęśliwe? Czy te kobiety właśnie tego oczekują od życia i czy tego oczekiwały właśnie w latach 90. To w jakie, że tak powiem, normy i reguły zostały wrzucone przez społeczeństwo. Tutaj mamy powieść, można powiedzieć, wielopokoleniową. Autorka po pierwsze przepięknie, no, ma przepiękny styl, po drugie świetnie kreuje tych bohaterów i te portrety psychologiczne tych bohaterów są, powiem Wam, no, niesamowite i w 100% dopracowane. Przez to ta powieść dosłownie wciąga nas maksymalnie i angażuje nas emocjonalnie w to, co się tutaj dzieje. Dlaczego? Dlatego, że najpierw mamy zarysowany portret, można powiedzieć, relacji rodzinnej, szczególnie między matką a córką. I ta matka, no, tą córkę w zasadzie traktuje jako coś zbędnego i jest jakby kolejne pokolenie, gdzie ta córka chce być dobrą matką, chce być lepszą matką niż ona miała. Niestety, kiedy wydarza się coś, co sprawia jej ból, kiedy traci coś, co dawało jej szczęście, kiedy traci osobę, która stanowiła dla niej wsparcie i dawała jej to szczęście, popada w taki stan, że właśnie już, można powiedzieć, zapomina o tej córce. Tu jest szeroko pokazany obraz depresji, beznadziejności, problemów właśnie relacji takich rodzinnych, problemów patriarchatu w Kolumbii, tego, że w zasadzie te córki czy te kobiety, nawet z tych bogatszych rodzin, no niekoniecznie, no, są szczęśliwe. Dlaczego? No to tutaj zachęcam Was do lektury. Wszystko mamy też opisywane z pozycji chyba 8-letniej takiej dziewczynki, która, no, przedstawia to ze swojej perspektywy, swoje relacje z matką, swoje relacje z ojcem, to jak ona zabiega o ich miłość, to jak ona
postrzega też no, swoją mamę, też jak postrzega innych w społeczeństwie, w swojej rodzinie, co zauważa, co jest bagatelizowane, jakie problemy. Więc bardzo, bardzo gorąco Wam polecam. Po lekturze tej książki myślę, że będziecie mieli sami mnóstwo jakby takich, oprócz autorefleksji, to mnóstwo takich pytań do tego, żeby rzeczywiście zgłębić ten portret psychologiczny tego społeczeństwa. Trochę, powiem Wam, ja zaczęłam lepiej rozumieć te wszystkie kolumbijskie i brazylijskie seriale, które ukazują właśnie nam te, wiecie, to takie, tą bogatszą sferę, tak? No, tych mieszkańców tych krajów i tych biedniejszą. I w zasadzie takie do zastanowienia się, którzy z nich tak naprawdę są bardziej szczęśliwi. I kiedy można zaznać to szczęście. Ta książka wywołuje bardzo dużo emocji, bardzo dużo właśnie, tak jak mówię, refleksji i też sprawia, że może być świetną książką też do autoterapii, szczególnie w przypadku właśnie depresji, w przypadku problemów z relacjami w rodzinie, z poszukiwaniem sensu, z poszukiwaniem własnej tożsamości, z takim odnajdywaniem wewnętrznego dziecka, o którym teraz się szczególnie dużo mówi. Więc naprawdę gorąco, gorąco Wam polecam. Mimo tego, że dotyczy to Kolumbii, to nie odnosi się tylko do Kolumbii, ale myślę, że sporo tutaj jest też no, takich odniesień psychologicznych, które możemy znaleźć w każdym społeczeństwie i w każdym z nas. Więc gorąco Wam polecam tą książkę, tak jak mówię, moje the best, one of the best ten, o tak powiem. Więc gorąco Wam polecam. Wszystkiego dobrego. Do zobaczenia.